Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz. To co widzicie to jest Unrealistic Battle, czyli po polsku by było nierealistyczna bitwa, gdzie walczymy SPS 255, który strzela kartoflem i chyba marchewką. Tak, jest to wariacja w pewnym sensie na temat, mógłbym powiedzieć, World of Tanks. No bo jak inaczej to nazwać? Mam jakiś dzwonki? Tak, i strzelamy, jak widzicie, kartoflem i marchewką. Nasze pojazdy mają, są no, dmuchanymi czołgami, zabawkami. Też poruszają się tak jak, jakby to powiedzieć, się zderzyłeś ze mną, panie. No, poruszają się jak po prostu kartonowe obiekty, czyli coś jak World of Tanks. Mamy pasek energii oczywiście. No i strzelamy do siebie pociskami, które tak naprawdę zabierają na to energię. I nie wiadomo, nieważne jakim pociskiem strzelasz, ważne ile zabierasz, więc... No, cudowne, można powiedzieć, World of Tanks. I nie wiem, czy to jest taki przytyk, czy to jest po prostu... Jo, mam jakiś przeciwnika, strzelamy. Bier kartofla. Mamy... Został. To chyba tego nie przeżyliśmy. Ale za to coś trafiliśmy i to się liczy. No nie ma tutaj respawnu, więc... No. Jakby to powiedzieć... Zginiemy, to tak jak World of Tanks. Kicha. A dlaczego nie można sobie... Oddalić tego widoku.
się ponownie. No, można powiedzieć, w pierwszej, drugiej bitwie nam poszło nie najlepiej, więc wchodzimy do kolejnej i zobaczymy, jak nam pójdzie, ponieważ strzelanie kartoflami, czy może teraz będziemy strzelać tymi marchewkami, ponieważ mają lepsze, aż 6 mm przebicia. Więc powinno być lepiej. Mamy są pociski. I ruszamy. Z macie marchewką. Postarajmy się nie zginąć, albo ja się postaram nie zginąć za wcześnie, aby trochę tutaj powalczyć, bo... Genialnie się gibie ten... bo zaraz wpadnę. To jest ta lufa tego... pojazdu, jakby... nie wiem, nazwijmy go... nazwijmy go, jak go nazwijmy. Nie no, genialna wariacja. Ale ma ktoś jest. No gdzie się pchasz, Kami jeden? I tu mamy na tyłku kogoś. Dostał. Gin. Też nie żyje, więc... No nie, no i chyba nie żyjemy. Dostał. Będziemy sobie może na kartofla. Zobaczmy, jak to będzie. Ktoś tu jedzie. No gdzie się pchasz? Dostał. Dobra, ja się chyba wycofam. No i się tyle wycofałem. Koleś mnie zbudował z boku, ale chyba nie idzie nam za dobrze, ponieważ czerwoni podjechali tam blisko, więc nie jest za dobrze, więc